jest 8 drużyn w składach po 3 osoby i oni będą mieli zadanie zbudować sanie z różnych złączek, do tego będą grzewarki, tak, mamy rury, tam 2-metrowe, 4-metrowe, będzie trzeba przecinać, łączyć. No i na końcu mamy nadzieję, że te sanie utrzymają nas, bo przewiozą te sanie właśnie opiekunów. Teraz po zakończeniu konkursu złożymy ten konkurs na zewnątrz i przejdziemy. Zobaczymy, czy wytrzymają. Firma właśnie, z którą współpracujemy, to firma Vespo. I oni sobie właśnie wymyślili, że... Bo oni są u nas pierwszy raz i właśnie wymyślili sobie, żeby taki był temat, tak? No po prostu wymyśliliśmy fajną nazwę. Jeżeli chodzi o chętnych, to po prostu była kolejne zgłoszenie, miała pod uwagę. Zgłosiło się około 15 zespołów, 16, a z tego mogliśmy wziąć tylko 8. Jeżeli chodzi o konkurs, to już jest nasza czwarta edycja. Wcześniej jeszcze też miały miejsce tutaj na naszym wydziale. Różne były, na przykład trzeba było stworzyć renifera z różnych kształtek. Mieliśmy mieć takie bardziej praktyczne, czyli zmierzyć jakieś pompy, obliczyć. No i w sumie fajna zabawa i cieszymy się dużo frekwencją. Mamy przygotowane bony w postaci 250 i 100 zł każdy wygrany z tych trzech oraz bluzy te właśnie firmy z produkcji. Trzecie miejsce zdobył zespół w składzie. Pani Paradowska Magda, Michalska Magda, Zapraszamy. Proszę Państwa, z saniami zrobimy sobie zdjęcie, ale może te zdjęcia na końcu. Pan Kowalczyk Rafał, pan Brzeziński Michał, pan Woronicki Konrad. Przepraszam. Zapraszamy. Zespół w składzie. Pan Jeruzal Bartłomiej, pan Lasota Mikołaj i pan Linowiecki Jakub.